Witam was wszystkich tu serdecznie, wchodzi Kroko, robi się niebezpiecznie. Helka, jeśli dzisiaj przypominam, że możesz wziąć udział w sobie w konkursie jeszcze przez jeden dzień na tą kosę Good Night Bright Water za 140 dolarów. Link oczywiście masz w opisie, jak chcesz sobie oczywiście do tego konkursu dołączyć. Ja przypominam również, że jak chcesz 10% więcej odebrać, jak jesteś oczywiście osobą pełnoletnią, do każdej wpłaty kodu możesz używać dowoli, to oczywiście wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu bądź klikniesz promokod i wpiszesz oczywiście kodzik Kroksi, który robi wrażenie, 10% więcej ci daje oczywiście do każdej płaty i również kasę na start dla nowych użytkowników. Przechodzimy na batelki. Oczywiście metody płatności są wszelakie, więc jak będziecie chciał sobie zakręcić skrzyneczką na Hellcase, to bardzo serdecznie oczywiście cię do tego zachęcam, jak oczywiście osobę pełnoletnią jesteś, tak? Create battle. Kreatujemy sobie batelkę od razu na sam start. Zakręcimy sobie jakąś bitwą. Hellcase birthday, wrzućmy sobie trzy skrzynki. No wczoraj generalnie pierwsza połowa filmu wyglądała bardzo dobrze w moim wykonaniu, w drugiej połowie coś się zepsuło, ciut gorzej poszło, więc no mam nadzieję, że dzisiaj będzie mimo wszystko ciut lepiej. Generalnie trwają aktualnie mecze remerowe na Majora, więc jak oglądasz, to daj znać. Falcons odpada, więc zaskoczenie dość duże. Oczywiście zapytasz pewnie Kroko, jakiś kuponik? Coś ten? Kupon nie kuponuje nic. Kupon już nie kuponuje. Kupon nie kuponuje generalnie po pierwszym meczu, po tym co odstawiło Fnatic. Nie wiem, naprawdę. Wygrywając Vertigo 11-5, przegrywając i finalnie po dwóch dogrywkach, naprawdę mój kupon był zażenowany tym co się stało, ja też byłem zażenowany tym co się stało i no i tak to się kręci. Kupon nie kuponuje, no ale za to szynka się kręci na Hellcase, tak? Więc trzeba się oczywiście tym pocieszyć. Jest famasik 21 dolców, zostały trzy ostatnie skrzynki, czyli na koniec nam rzuciło te skrzynki urodzinowe. Okej, no będzie to na plus z pewnością bitwa, jeżeli oczywiście uda nam się ją wygrać. No tutaj raczej szansa, że to przegram jest dosyć niska, bo jest to przewaga całkiem spora, biorąc pod uwagę na ceny skrzynek, jakie zostały. No i 40 dolków jeszcze na koniec. No jakby to mój oponent trafił, no to jeszcze byłaby szansa, żeby to przegrać. No ale na szczęście no tutaj nic się złego nie wydarzyło. Oj, stary. Stary, no tutaj widzę 198 dolców, ktoś stworzył bitewkę. Dołączamy i się pizgamy, zobaczymy. Chciałem powiedzieć Frenzy Mystery, ale to jest Pontisserey, ten kałaszek, jakaś kosa tu dla buja może? No niestety nie, Pontissera, 39 dolców, ile kosztuje, jaka skrzynka? Szczerze, nie jestem w stanie wydedukować po grafikach, no ale mam nadzieję, że zaraz coś tutaj dla mnie fajnego spadnie. Kumisio Dragon to jest chyba, tak? Tak, to że na Legion Lubisa tutaj, no tak ciut, no ciut delikatnie droższy. Zobaczmy, 77. Chyba podejrzewam, że to jest ta droga skrzynka. Tak chociaż po dropach chyba, no tak, chyba jednak nie. Albo ta. Patrzmy co nam tutaj. Ojej, nie, to chyba nie ta. Ej, ale nie wiem, która skrzynka tyle kosztowała. No przegrywamy tą battle, to jest niestety. Dochodzimy do takiej konkluzji tutaj. No nie zawsze się wygrywa. To jest też, myślę, dobra zasada, na którą trzeba zwracać uwagę przy otwieraniu skrzynek, żeby się nie podpalać, jak ja na przykład ostatnio, bo czasem no może to wyjść no tak jak wyszło ostatnio, więc pamiętaj o tym, jak sobie kręci skrzynką. Jeszcze jedną skrzynkę jakąś bym tutaj dorzucił. Prince'a odpuszczamy. Może Gamma Knives? Nie, dorzucimy może tą. Tak nie wiem, może mi się spodobała coś. 400 dolarów kosztuje ta bitwa. Daj znać w ogóle w komentarzu. Koniecznie. Co głównie ci się najbardziej podoba na Hellcase? Czy te bitwy? Czy może coś innego? Bo ostatnio bardzo dużo w te bitwy idę. Nie wiem, czy zauważyłeś, że lubię sobie ostatnio tą bitewką zakręcić na sam początek. Więc mam nadzieję, że tobie też się podoba, a jak nie, to daj znać, no to będę więcej albo skrzynek otwierał, albo jakieś kontrakty może kminił. No up to you, napisz w komentarzu. Po emeczce za 63 dolce, strata niestety jakaś jest, 84 dolce, ostatnia skrzynia, która zaważy nam o tej bitwie. No, Korombit Fate spadł, to ja stary sobie tego nie wyobrażam. Jeszcze dla mojego przeciwnika, no nie wiem, no ja bym się popłakał chyba. Dobra,
Chodźmy na stronę główną, otwórzmy sobie może skrzynkę eventową, bo dlaczego by nie? Otwierając tą skrzynkę, tokeny możemy zdobywać. Więc War of Deal, tylko zobaczymy, czy będzie War of to otwarcie. No, MK Player tu chyba nie jest skinem, jakiego chciałem wydropić z tej skrzynki, wydając 120 chyba dolarów, tak? No jest 51, bo jest to stat track. Stał 384 dolce budżetu. Chciałem otworzyć Gamma Knives, ale jak już się kliknęło na Tiger Tuffy, no to niech leć. Tiger Tuffy też bardzo ładne noże, no ale chyba nie tego oczekiwaliśmy. No nie Good Knife'a, z pewnością nie oczekiwaliśmy tutaj Good Knife'a. 10 dolarów. Nie będzie, jeszcze raz. Może to będzie to otwarcie. No nie, no jest teraz chyba jeszcze gorzej, nawet coś mi się wydaje. 33% na bajkę, zobaczymy, może jakiś stat track chociaż, no 173, więc no jest to minus niestety. Dobra, no to trzeba to rozpracować na battle, no trzeba stworzyć też, że tak powiem, battle alinową, jak nic nie wejdzie, no to unludzko, uda się następnym razem, tak? Mam taką nadzieję. Dobra, wrzućmy Diamonda tutaj i to mogę, czy nie mogę? Nie mogę, czyli muszę coś mniejszego tutaj zaproponować. No teraz będzie idealnie, skrzynia special. No i niech to leci, no ale niech leci na 4 osoby. No jak mamy to wygrać, no to fajnie by było, tak? Jakby dało nam się to wygrać z 3 oponentami. Zobaczmy, skrzynia Diamond na pierwszy ogień. Kiedyś bardzo dużo tej skrzynki otwierałem. Jezus Maria, to jest otwarcie, które nam to wszystko ustawiło, stary. 1400 dolarów, stary. Jeden strzał, stary, wystarczył. Jeden strzał. No o to chodziło, stary. Tego się totalnie nie spodziewałem, że tak mi sypnie Diamondzik. No co, no ja się z wami żegnam, sprzedajemy to, no i będzie na hajs będzie na balowanie na następnym filmie. I konkurs oczywiście dla widza, no bo kończy się konkurs, no to jutro umawiamy się, że robimy konkurs jakiś dla widza. Na Hellcase, daj znać na co byś chciał, a ja się z wami żegnam, no i widzimy się jutro. Siemano, chodzi Kroxy. Pamiętaj, bo tylko OG gracze go używają, żeby 10% więcej zyskać i żeby wygrywać fajne skiny. Siemano!